Unia powinna zapłacić Polsce dodatkowo za przyjmowanie uchodźców, bo to my bierzemy na siebie ciężar ich utrzymania. Skoro Bruksela potrafiła przelać ponad 6 miliardów euro Erdoganowi za to samo, który zapewnił znacznie gorsze warunki, dlaczego nas, Polaków, traktować gorzej? A jeszcze zamiast pomocy słyszycie Państwo sankcje na Polskę. Co się dzieje? Wielu boi się to nazwać po imieniu, ale ja się nie boję. Wszystko, co się dzieje, to efekt dużego metaplanu politycznego, realizowanego od dekad, którego wiele osób udaje, że nie widzi. Jest to projekt Niemcy-Rosja, można powiedzieć Rapallo 2. Na czym polega? Otóż polega na tym, że przez lata rządzące Unią Niemcy i Lewica konsekwentnie budowały wizerunek kłopotliwej Polski i przydatnej Rosji. Gdy Polsce blokowano fundusze i robiono na nasz temat setną tam debatę, do Rosji płynęły dziesiątki milionów euro. Wspólnie budowano gazociągi, uzależniano się od Putina, wprowadzając go na salony. To Niemcy, wykorzystując Unię, zbudowały wojsko Putinowi, osłabiając Polskę i całą wschodnią flankę NATO. I nagle co się dzieje? Była ambasador Stanów Zjednoczonych, Mosbacher, w wywiadzie dla Interi, a przecież ona ma dostęp do najważniejszych dokumentów, mówi, że co? Mówi, że ta cała akcja praworządność to była rosyjska robota. Tak się dziwnie składa, że poza Moskwą w tę akcję najbardziej zaangażowany był Berlin. No i jego spółki córki w innych państwach, takie jak Platforma Obywatelska. Dokładnie tak samo było w XVIII wieku, gdy Rosja i Niemcy niszczyły Polskę, mówiąc, że robią to w imię czego? W obronie praworządności i wolności. Putin dzisiaj na Ukrainie działa analogicznie. Też idzie się bić z autorytaryzmem w imię wolności. Dlatego, jak Państwo widzicie, bardzo dobrze znamy te kalki z polskiej historii. Stawiam więc pytanie, które wielu boi się zadać. Czy Niemcy ręka w rękę z Rosją nie prowadziły akcji praworządność, osłabiając Polskę za pomocą pożytecznych idiotów w naszym kraju, no i podległych im mediów? Przecież teraz wychodzi na jaw, że właściciel Onetu, Faktu czy Newsweeka przez lata zatrudniał jako doradcę byłego niemieckiego kanclerza Gerharda Schrödera, najbardziej znanego lobbystę Putina na świecie. I co te media robiły? Proszę bardzo, obśmiewały patriotyzm, wiarę, pokazywały Putina w dobrym świetle, uderzały w polski przemysł obronny. To nie jest przypadek. To moim zdaniem metaplan wymierzony w osłabienie naszej państwowości i podzielenie się wpływami nad Wisłą. Gdyby Niemcy chcieli zniszczyć Putina, zrobiliby to w jeden dzień, odcinając pieniądze. Nie ma wojny bez pieniędzy. Jakoś jednego dnia potrafili wyłączyć nam Turów, a Putinowi nie potrafią? Niestety nie chcą tego zrobić. Na Niemcach od samego początku wszystko trzeba było wymuszać. Sankcje, wyłączenie SWIFT-a, czego do dzisiaj nie zrobiły do końca, zamrożenie Nord Stream 2, dostarczanie broni, zawieszenie przestrzeni powietrznej nad ich przestrzeni powietrznej dla Rosji. Na wszystko na nich trzeba było wymuszać. Bez naszej presji mogłoby się nie udać. I trzeba to robić dalej, bo tylko tak możemy powstrzymać Rosję. Ostatnie dekady pokazały, że niemieckie przywództwo w Europie zbankrutowało i musimy wrócić do przednicejskiego modelu podejmowania decyzji. Więcej decyzji musi być podejmowanych w konsensusie, a nie dyktacie niemieckim. Co robić w takim razie? Wielu mówi, teraz jest takie bardzo modne, wykorzystać ten moment zmiany w Niemczech i dogadać się z Niemcami. To wyjaśnijmy to raz na zawsze. Wielu ludzi odpowiedzialnych za politykę zagraniczną PiS w latach 2005-2007 i 2015, od 2015 do teraz, stawiało jako priorytet zbudowanie sojuszu Polska-Niemcy. Robiono wiele koncesji i gestów w stronę Berlina, na przykład traktat lizboński. Jednak pamiętajcie Państwo, do tanga trzeba dwojga. Niemcy to odrzucały. Dlaczego? Bo oni zawsze między słowami rzucali kwit Polsce, który w uproszczeniu brzmiał tak. Panowie, chcecie spokoju? Chcecie spokoju? Zgodzić się na federalną Europę pod naszym przywództwem, nie blokować zielonej transformacji, czyli układu z Putinem w sprawie gazu i naszej agendy kulturowej, która jest potrzebna do stworzenia państwa europejskiego. My na to mówiliśmy nie, a oni? Aha, to dobrze. W takim razie doprowadzimy do zmiany władzy w Polsce, która nie będzie się temu sprzeciwiać. I nie, ja tego nie mówię złośliwie. Platforma Obywatelska i jej poprzedniczka nigdy nie ukrywały, że to ich naturalny kierunek. Że przecież poprzedniczka Platformy powstała z niemieckich pieniędzy. Niemcy wiedzą, że Platforma to są ich ludzie. Co tylko pokazuje, że Niemcy profesjonalnie podchodzą do prowadzenia polityki zagranicznej. Problem tylko polega na tym, że jeżeli Polska ma być podwykonawcą projektu Niemcy-Rosja, to dla nas jest kompletna katastrofa. Dlatego zapytacie Państwo, jaka jest alternatywa? To teraz wejdziemy w sferę marzeń.
Moim marzeniem jest zwycięstwo Ukrainy i zbudowanie z nimi sojuszu. Zresztą dzisiaj wiele pomiędzy naszymi narodami się dobrego dzieje. Z czasem również może z Białorusią, jak coś tam się zmieni. Zbudować coś na rodzaj takiej nowoczesnej Unii Lubelskiej i oprzeć ten sojusz o transatlantyckie gwarancje. USA, Wielka Brytania, Polska plus Ukraina, może coś więcej. Po to, aby zawsze mieć możliwość wkładania klina w Europie Środkowej, jeżeli Niemcy i Rosja będą znów chciały dogadywać się nad naszymi głowami. Wprowadzić najlepiej Ukrainę do Unii Europejskiej i przeprowadzić reformę tej instytucji na bardziej demokratyczną, bardziej wolnościową, na miejsce, gdzie nie będzie dyktatu, ale będzie możliwość znów konsensualnego podejmowania decyzji. No, to są moje marzenia, ale od projektów trzeba zawsze zaczynać. Przez to, proszę Państwa, co stało się na Ukrainie, pozycja Polski bardzo mocno wzrosła. Okazało się, że to my mieliśmy rację w najważniejszych sprawach dotyczących tego, aby nie ufać Putinowi, nie rezygnować z własnych źródeł energii. Okazało się, że nie to, co europejskie, a to, co polskie, było lepsze i jest lepsze. Dziś nie da się ułożyć żadnego planu NATO wobec Rosji bez Polski, ze względu na jej położenie i przywództwo w bloku B9. Plus to oczywiście, jak Polacy pomagają Ukrainie. Nasza pozycja jest silniejsza i musimy ją teraz wykorzystać, załatwiając większość problemów z Unią Europejską. Ale ważne jest to, aby Unijczycy, ja to tak nazywam, wiedzieli, że naród polski w najważniejszych sprawach jest zjednoczony i silny. Pozdrawiam Państwa serdecznie.